Witamy Was serdecznie. Dzisiaj chciałybyśmy zaproponować Wam pracę plastyczną. Będą to wiosenne tulipany. Potrzebna nam jest farba, widelce oraz zielone pisaki. Maczamy widelec w farbie i odciskamy na białej kartce. Potem pisakiem robimy łodygę oraz listki. Możemy dorysować trawkę, chmurki i słoneczko. Propozycja karty pracy na dziś to matematyczne tulipany. Proszę, byście pokolorowali tyle tulipanów, ile mówi nam instrukcja. Na przykład w pierwszym rzędzie musimy pokolorować 6 tulipanów na czerwono. W kolejnym 3 tulipany na niebiesko. I w każdym następnym odpowiednią ilość na inny kolor. Pod filmem znajdziecie również propozycje gimnastycznej piosenki na dzisiaj. Bawcie się dobrze. Do zobaczenia. Wszystkie nasze karty pracy dostępne są pod filmami. Witamy Was serdecznie na kolejnym spotkaniu. Zapraszamy Was dzisiaj do zrobienia masy plastycznej, która nazywa się inaczej piaskiem księżycowym. Do jej wykonania potrzebna nam będzie mąka i olej, który znajduje się zazwyczaj w naszych domach.
potrzebne nam są 4 szklanki mąki, 1 szklanka oleju. Nasze składniki musimy dokładnie wymieszać. Jeśli chcemy, by nasza masa była błyszcząca, możemy do niej dosypać na przykład jakieś kolorowe brokaty. Możemy też zabarwić ją barwnikiem spożywczym albo startą na tartce, kredą. Możemy ulepić z niej najróżniejsze rzeczy, użyć na przykład foremek do piasku, które zazwyczaj używamy w piaskownicy, lub zaprosić rodzeństwo do wspólnej zabawy. Propozycja karty pracy na dziś to wiosenne rytmy. Waszym zadaniem jest wycięcie obrazków, które znajdują się na dole karty, i przyklejenie odpowiedniego obrazka w odpowiednie miejsce, tak by zgadzało się to z rytmem. Na przykład pszczółka, biedronka, pszczółka, biedronka. W pustej krateczce musi się znaleźć więc pszczółka. Dziękujemy Wam za dzisiejszą zabawę. Do zobaczenia jutro. Pani Ewelina, która uczy u nas języka angielskiego, przygotowała dla Was piosenkę. Link znajdziecie pod filmem. Do zobaczenia! Wszystkie nasze karty pracy dostępne są pod filmami.